Bajka o piosence i nutkach. Pewnego dnia piosenkę odwiedziło 7 dzieci nutek. Piosenki akurat nie było w domu, bo poszła na spacer do lasu. Niesforne nutki przysunęły muzyczną drabinę do otwartego okna na pierwszym piętrze i zaczęły się na nią wspinać, popychając się wzajemnie i wchodząc jedna na drugą. Drabina pięciolinia pod ciężarem dzieci załamała się i nutki pospadały. Potłukły się bardzo i płakały. Piosenka, słysząc te żałosne zawodzenia, przybiegła z lasu na ratunek. Kochane nutki, nie wolno wspinać się na pięciolinię jak na drzewo. Nie może jedna nutka wchodzić na drugą i popychać jej. Pamiętajcie, żeby nie spaść, musicie siedzieć równo, jedna obok drugiej, albo na liniach, albo na polach. Możecie też siedzieć pod pięciolinią lub nad pięciolinią, ale musicie być grzeczne. Będziemy grzeczne, odpowiedziały nutki, ale nie wszystkie dotrzymały danego słowa. Największy kłopot będzie ze mną, powiedziała najmniejsza nutka Celinka, która jeszcze ssała smoczek. Jestem taka mała, że nie mam siły wejść na drabinę. Usiądź w takim razie na ławeczce pod pięciolinią, poprosiła piosenka i postawiła dla Celinki ławeczkę, na której najmniejsza nutka usadowiła się wygodnie. Obok Celinki stanęła niegrzeczna nutka Danusia, która wierciła się i pokazywała język. Chciała nawet zepchnąć Celinkę z ławeczki i sama na niej usiąść. Piosenka za karę postawiła Danusię na łące pod drabiną pięciolinią i poprosiła 2 czarne klawisze z muzycznego lasu, aby jej pilnowały. Danusia tak się wstydziła, że założyła słoneczne okulary, sądząc, że nikt jej nie pozna. Chętnie usiądę na pierwszej linii pięciolinii, powiedziała nutka Ewa, która miała 2 jasne warkoczyki i niebieskie kokardy. Ewa była bardzo grzeczna i ładna. Piosenka zgodziła się i Ewa usiadła na pierwszej linii. Za Ewą na pierwszym polu usiadł niegrzeczny Franek. Za Frankiem na drugiej linii usiadł Grzesio, który ślicznie grał na fujarce. Za Grzesiem na drugim polu usiadła Anka Skakanka. Ostatnia, 7 nuta nazywała się Henio. Był to wyjątkowo mądry chłopiec. Henio był najstarszy i cały czas zwracał nutą uwagę. Nie wolno się rozpychać, przezywać kolegów, ciągnąć dziewczynki za warkocze, a już najgorsze, co może być, to strzelać z procy. Powtarzał bez końca. Piosenka wycięła z papieru złotą koronę i włożyła Heniowi na głowę. Henio został królem wszystkich nutek. Usiadł na trzeciej linii pięciolinii. Maleńka nutka Celinka marzyła, że gdy urośnie, to wejdzie po drabinie pięciolinii bardzo wysoko, aż na trzecie pole. Usiądzie obok Henia i zostanie królową. Tak też się stało, ale to już nowa bajka.